coś powiem, to nie spanikujesz? Moje życie to jedna wielka pomyłka. Wracam do pracy. Nie zgadzam się. Zajęłeś urlop tacierzyński. W kinie Helios w tym tygodniu pojawiły się dwie premiery. Pierwszą z nich jest 8 rzeczy, których nie wiecie o facetach. To polska komedia obyczajowa, która jest kontynuacją szalonych przygód przyjaciół. Wcielili się w nich m.in. Alicja Bachleda-Curuś, Maciej Zakościelny, Mikołaj Roznerski, Zbigniew Zamachowski, Piotr Głowacki i Leszek Lichota. Drugą premierową propozycją jest thriller Zaułek koszmarów. Fabuła osadzona jest w czasach po wielkim kryzysie giełdowym z lat 20. Historia oszusta, w którego wcielił się Bradley Cooper za namową tajemniczej psychiatry Kate Blanchett, zdecyduje się oszukać groźnego finansowego potentata. Can you read minds? Yes, I can. Under the right circumstances. Keep your answers brief. Playback! Pojedziemy do światowej stolicy rozrywki. Innymi filmami wyświetlanymi w kinie Helios są Familijny Sing 2. I mamy mieć super spektakl. Gomułka kazał strzelać do ludzi. Dramat biograficzny Gierek. Co, myślisz, że ruszymy tym krajem? Filip, ja nie myślę. Jestem przekonany, że zmienimy ten kraj. Witajcie w krainie szczęścia. Animacja, o czym marzą zwierzęta. Agnieszko, bardzo cię kocham i nie wyobrażam sobie życia bez ciebie. Wyjdziesz za mnie? Ale nie będzie żadnego ślubu! Polska komedia Koniec Świata, czyli Kogel Mogel 4. To ja bym cię zawiadomiła! Oraz akcji Spider-Man Bez Drogi do Domu. W wersji z dubbingiem oraz z napisami. Hello, Peter. You're not Peter Parker.